Dzień dobry. Dzisiaj na Testy TV kolejna latarka z firmy Frunight. Duże opakowanie, więc kawał sprzętu. Tym razem będzie to Catapult Pro. Latarka, która znowu zrobi na was wrażenie, bo to jest po prostu kawał sprzętu. Jest instrukcja. Tradycyjnie się mi przyda, żebym wam opowiedział o parametrach technicznych tej latarki. Mamy tutaj również tradycyjnie sporo tych akcesoriów zawsze przy tych latarkach, co cieszy. Mamy smycz, mamy gumki. Już wam pokazuję, mamy smycz, mamy uszczelniacze, gumki. Dobrze, mamy przewód USB na USB-C. No i mamy samą latarkę. Mamy również takie neoprenowe etui. Możemy to założyć na pasek i możemy założyć to na karabinczyk. No i cała sama latarka, słuchajcie, kurde, jest duża. Jedna z większych, jakie mam. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy jest... Dobra, najpierw odkręcę, pokażę wam tutaj w środku ogniwo, kawał ogniwa, 5000 mAh, oznaczenie 26650. Te latarki zawsze przychodzą niedokręcone, więc nie dziwcie się, że chcecie to uruchomić, ona nie działa, trzeba najpierw to dokręcić. No i tutaj mamy pod gumką schowany port USB-C. Włącznik jest tylko tutaj. No i samo lustro jest duże. Aż wezmę miarkę, ponieważ mamy tutaj, żebyście wy widzieli, 65 mm, więc całkiem sporo. I zupełnie, zupełnie czyste. Więc będzie świecić daleko. Ale zanim będziemy świecić, jeszcze tutaj poczytam wam dane techniczne, bo to jest oczywiście ważne. Źródło światła, czyli ta dioda ma oznaczenie SFT70. Całość wykonana z aluminium AL6061. I teraz uważajcie. Tryby. Bo myślę, że to jest ciekawa rzecz zawsze. Zacznijmy od najniższego, czyli tryb świetlika. 0,7 lumena, 42 dni. Tryb niski, 42 lumeny, 53 godziny. Tryb wysoki, od 1482 lumenów. I teraz jeszcze uważajcie, tryb turbo, prawdziwa petarda, czyli turbo, 2713 lumenów. To jest szok. I tryb stroboskop, tradycyjnie. Włączamy w takim razie latarkę i tradycyjnie nie mamy zielonego pojęcia, w jakim trybie jesteśmy, więc wciskamy i tutaj jest troszeczkę inaczej. Przyciskamy i trzymamy i latarka nabiera mocy. W tym momencie komunikuje, że jest to maksymalna jasność. Czyli mamy tutaj ten tryb Infinity High. No i oczywiście możemy jeszcze załadować ten tryb Turbo. Czyli tutaj będzie dwuklik. No i zobaczcie, tak naprawdę no cały stół mam jasny, nie? No widać 40 cm od lampy, a ja czuję na ręce żar. Wyłączamy. Przy wyłączonej latarce przyciskamy długo i załącza nam się tryb świetlika, który dzięki temu bardzo dużemu reflektorowi naprawdę daje czadu. Mimo tego, że to jest tylko 0,7 lumena. Wyłączamy i dwuklik, nie, trzyklik. Raz, dwa, trzy, tak jest. Trzyklik to będzie tryb stroboskopowy. Właśnie, i tutaj jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem, czyli dystans
z którego ta latarka będzie widoczna. 1005 metrów, czyli ponad kilometr. No. Jest oczywiście, nie chcę tutaj wygniatać mojego biurka, ale jest impact resistance do 1,5 metra. Raczej się z tą latarką nic nie powinno wydarzyć. I również jest IPX8 do 2 metrów. Również możemy ją zanurzać. Dobra. Śmigam na dwór. Link tradycyjnie do tego sprzętu w opisie tego filmu. I widzimy się już niedługo. Na razie. No i jesteśmy na dworze. I teraz tak. Tradycyjnie nie mamy pojęcia, jaki jest tryb, więc włączamy. I naszym oczom pokazuje się ten miotacz. Przyciskam i schodzimy do trybu najsłabszego. Najsłabszy tryb, ale zobaczcie, że tak czy inaczej do bramy tutaj mam, no powiedzmy, z 50 metrów, że jestem w stanie ją oświecić. Oświetlić, powinienem powiedzieć. Więc widać, że jest to ewidentnie szperacz, tak? No i teraz przytrzymujemy i rozjaśniamy na maksa. Tak. Zobaczcie, tutaj możemy sobie obejrzeć dom. No kurde, to jest po prostu kawał lampy. Niesamowicie to daje czadu. No i co? Świecimy w niebo. I jeszcze tryb turbo. I to już wtedy idzie na maksa. Pamiętajcie tylko, że tryb turbo działa tylko i wyłącznie, kiedy latarka jest w pełni naładowana. Ja wczoraj to odpaliłem i jeszcze nie mogłem zaświecić tak na maksa, bo po prostu bateria była trochę rozładowana. No jest to niesamowity widok, jak się tak świeci. Ogrom po prostu światła. No widzicie, co się tutaj dzieje. No i jeszcze przytrzymujemy i mamy ten świetlik, który jak widać też jest widoczny poprzez wielkość tego reflektora. Mimo tej małej ilości światła, to i tak jesteśmy w stanie to wykorzystać. No i trzy klik. Mamy tryb stroboskop. Rewelacja. Jak dla mnie jedna z najlepszych latarek w naszej kolekcji. Kurde, po prostu szaleństwo. Teraz się aż chce chodzić po nocy, nie? Oczywiście tak długo nie poświecę, bo jest to prądożerne. Ja już czuję, jak się obudowa nagrzewa, ale naprawdę daje radę. Do zobaczenia.